Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. Witajcie w kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki. Może coś z Marvela? Okej, to nawet świeżego z Marvela. Marvel Fresh, świeży to. Savage Avengers, tom pierwszy, komiks wydany przez Egmont, w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, podwójny tom, jak to często mają w zwyczaju. Komiks ten wypożyczyłem w księżnicy Beskidzkiej, Filii, na osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. Ważna rzecz, przy ulicy Reja na Słonecznym też mają mnóstwo komiksów. I to zarówno z DC, Marvela, a też takich bardziej frankofonów. Różne, naprawdę różne. Jak jesteś w okolicy, podejdź, zapytaj. W bibliotece ci nawet podpowiedzą, co jest ciekawego, jeżeli powiesz, jaką tematyka cię interesuje. Dobra, co to jest Savage Avengers? To jest taki miszmasz początkowy, który generalnie wydaje się, że tak troszeczkę się gryzie. Ponieważ tak, mamy tutaj bohaterów ogólnie Marvela. Punisher, Wolverine, Elektra, Venom i ten doktor Voodoo, tego gościa poznałem tutaj. I w środku mamy kogoś, kogo bym się tutaj nie spodziewał, czyli Conana. Wynikło to z tego, że Conan, prawa do wydawania Conana w pewnym momencie przejął Marvel i postanowił sobie skrosować tą postać ze swoimi postaciami, innymi bohaterami. I tu są komiksy, które teoretycznie powinny tłumaczyć, jak trafił do uniwersum Marvela, czyli Avengers nie poddamy się i Avengers bez drogi do domu. Nie czytałem ich, więc nie umiem powiedzieć, jaki jest ich poziom, czy to wyjaśnienie było fajnie wprowadzone, czy nie. Jeżeli wiecie, to napiszcie mi w komentarzach. Ja skoncentruję się na tych dzikich mścicielach. Cóż my tu mamy? Mamy tutaj to, że w pewnym momencie w Savage Land, ci co nie wiedzą, Savage Land to jest taka kraina z dinozaurami na Antarktydzie w uniwersum Marvela. Czyli mamy sobie uniwersum Marvela i nagle jest tam kraina pełna, że tak określę, dinozaurów po prostu przeniesiona i tam funkcjonująca. I tak, w Savage Land jest pewnego rodzaju czarownik, któryś, czy ktoś taki, i on wykombinował, że chce zrobić coś. I do tego powodu, z tego powodu ściąga różnego rodzaju tych, nazwijmy to, wojowników, chociaż lepsze określenie by to było morderców, czy takich potężnych wojowników. I mamy tak. Mamy wplątanego w tego wszystko Conana, który nijak tu nie pasuje pod względem zachowania. W ogóle to nie jego epoka, to widać. Przynajmniej też nie zachowuje się, też się zachowuje tak, jakby czuł, że nic tu nie pasuje, a nie, że od razu ho, 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 jestem w Marvelu, wszystko gram. Od razu widać, że to jest dla niego obcy świat, zarówno ze sposobu wyrażania się, ze sposobu postępowania. I okej, zostają wplątani Wolverine, Punisher, Elektra i tak dalej w jakąś walkę z jakimś magiem, można powiedzieć. No i jest, generalnie jest jedna wielka bijatyka. Zabijaki, przywołanie jakiegoś demona i tak dalej. Później mamy kilka takich przygód, powiedzmy, w dwójkowo, trójkowych, czyli Conan i dodatkowe postacie. Można powiedzieć, że cały ten tom opiera się na tym, że Conan pakuje się w kłopoty ze swoim podejściem i odbija się to, czy odbija się, jego charakter, jego osobowość jest skrzyżowana ciągle z różnymi postaciami. W pierwszej historii właśnie z tą ekipą, później pojawiają się inne postacie, takie jak na przykład Doktor Strange czy Doktor Doom. Ogólnie rzecz biorąc, pokazać tą różnorodność świata Marvela i pokazać też, jak bardzo inny jest Conan od tej reszty. Czy to jest dobre? Jako rozrywka, tak. To jest generalnie rozrywkowe. Dużo akcji, dużo się dzieje. Walka, brutalność. No, generalnie jak ktoś to lubi, ok. Jeżeli chodzi o taką warstwę emocjonalną, to troszeczkę brakuje tutaj, bo Conan to barbarzyńca na przykład i on nie będzie wygłaszał górnolotnych mów, on nie będzie jakichś tam wyższych idei. Nie, on chce ukraść naszyjnik, on potem chce rozbić parę łbów, a później chce iść się napić. No, myślenie barbarzyńców generalnie. Ale ogólnie rzecz biorąc, historia się czyta dobrze. To też jest przynajmniej fajnie, bo czyta się dobrze. Więc jeżeli ktoś jest miłośnikiem Conana barbarzyńcy, lubi tą postać, to może się fajnie tutaj czuć, bo może zobaczyć, jak jego ulubieniec zachowałby się w
we współczesności wśród istot obdarzonych takimi supermocami, tak ogólnie rzecz biorąc. Jeżeli ktoś lubi generalnie uniwersum Marvela, taka bardziej mroczna, przyziemna część, taka wątpliwa moralnie, czyli nie takie szczytne idee jak powiedzmy Kapitan Ameryka czy Spider-Man, tylko bardziej tacy dwuznaczni, szarzy bohaterowie, ewentualnie antybohaterowie jak Elektra, Wolverine, Punisher. No, Punisher to ciężko go nazwać bohaterem, ale w tym kontekście, że powiedzmy nie do końca tacy dobrzy, no to to jest komiks też dla Was. Bo tu jest mnóstwo postaci, które się pojawiają, na szczęście one się pojawiają nie wszystkie naraz, tylko powiedzmy dopasowane są do historii i te postacie, które wyskakują, to zachowują się w moim odczuciu tak, jak powinny. Conan jak zwykle chce coś zrobić, no to co robi? Walczy, biegnie z mieczem i tyle. No, barbarzyńca. Po prostu barbarzyńca. Jeżeli chodzi o warstwę graficzną, to ona jest różnorodna. Jeden zeszyt mi się nie podobał, jeżeli chodzi o rysunki, bo mi nijak nie pasował, ale podejrzewam, że to jest kwestia tego przedstawienia się. No, ten zeszyt mi, ten styl rysunku mi w ogóle nie leżał w tym komiksie. A reszta jest co najmniej ok. Czy można go czytać samodzielnie? W zasadzie tak. Większość tych postaci, kim są, to się można albo się wie, albo się domyśli z treści. Jak nie wiesz, kim jest Wolverine, to w tym komiksie mniej więcej się nie dowiesz. Jak nie wiesz, kim jest Punisher, no to też mniej więcej się dowiesz. Conan też, no najmniej wiadomo o Venomie, ale on też tak na chwilę, więc to jest fajne. Dla tych, co mają większą wiedzę, to będzie więcej mrugnięć, nazwijmy to, do oka. Na tych, co nie wiedzą wiele o tych postaciach, to po prostu będzie rozwałka i tyle, albo aż tyle. Przyjemny, rozrywkowy komiks, niewybitny, ale niezły. Zachęcam, żeby go sobie wypożyczyć, udać się do biblioteki. Pamiętajcie, na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja mam tam sporo komiksów różnych. Na przykład nawet cały run Batmana Toma Kinga w ramach DC Odrodzenie. Co tam jeszcze z takich rzeczy, które mi się utkwiły? Strażnicy i Zegar Zagłady. Naprawdę jest co przeczytać. Dobra, trochę się nagadałem. Napiszcie mi w komentarzu, czy znacie, czy nie znacie. Czy Was interesuje? Ja już będę kończył. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!